Siemano wam wszystkim, tutaj w kolejnym materiale. W tym materiale chciałem się z wami podzielić czymś, co mnie wkurza już od bardzo, bardzo dawna. Jest to sprawa dotycząca kolejnej gry, ponieważ niedawno, 7, wyszła kolejna gra ze Spider-Manem. Niestety wyszła ona tylko i wyłącznie na PlayStation 4 i podobne konsole. Mnie to już naprawdę wpienia i denerwuje. Jest masakrycznie, ponieważ ja, będąc użytkownikiem komputera, nie mogąc grać na konsoli z wiadomych powodów, chciałbym zagrać swojego nowego Spidermana, a nie mogę, bo do cholery firma Sony, po pierwsze, kiedy stwierdziła, że pisze, jak napisałem do nich, że nie stworzymy takiego pada przystosowanego do niepełnosprawnych, ponieważ nisza jest za mała. Po drugie, będzie to nieopłacalne, a przez to, że tak stwierdzili, ja nie mogę teraz pograć Spidermana, z którym się tak jakby utożsamiam od dziecka. Grałem poprzednie części, które wychodziły, w które można było zagrać. W tą jest, nie mogę, strasznie żałuję, jestem wkurwiony na tą sytuację, ponieważ czuję się pokrzywdzony. To jest kolejna gra, ponieważ była jedna gra, nie pamiętam jaka, teraz sobie tytułu nie przypomnę, ale była jedna gra, w którą też nie mogłem zagrać, ponieważ była tylko na konsolę i to jest, moi drodzy, nie fair, ponieważ ja Spidermana znam od dziecka, oglądałem i filmy, i kreskówki, i te wszystkie wersje puszczane nawet na Disney XD, jak już byłem starszy. Także no, ze Spider-Manem znamy się, jakby był pająkiem z sąsiedztwa, a nie mogę sobie z nim w niego pograć, ponieważ Sony i cała reszta zajmująca się tym oraz twórcy tej gry stwierdzili, że pierdolę, nie zrobimy wersji na komputery, bo taki mamy kaprys, a przecież wystarczyłoby przełożyć wszystkie ustawienia graficzne i sterownicze na komputer i my, pecetowcy, moglibyśmy zagrać Spidermana z Spidermanem. Oczywiście na PlayStation wyszły edycje tak jakby kolekcjonerskie, bo teraz wyszła skórka PlayStation, gdzie normalnie jest pająk na kokpicie playki, prawda? Więc to jest kolejny powód do nerwów, bo naprawdę chciałbym to zagrać. Chciałbym sobie popykać Spidiego, pobiegać Spidermanem po dachach, a nie mogę, ponieważ stwierdzają, że nie pozwolimy ci na to, ponieważ nie zrobimy wersji na PC-ta. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, co wy na ten temat sądzicie, jaka jest wasza opinia, chciałbym ją poznać, dlatego pod tym filmem piszcie komentarze pod spodem, ja się z nimi zapoznam i może dojdziemy razem do jakiegoś sensownego wniosku, bo jak ja im dłużej o tym myślę samemu, tym wkręcam się w takie paranoje nieraz, że jestem pokrzywdzony, że naprawdę, no to jest nie fair, no to tak jakbyśmy kupili, załóżmy, nowego Astona Martina, mieli te tam ileś milionów, i ktoś by stwierdził, nie, hej, zróbmy mu Astona Martina z
kierownicą po drugiej stronie. No i no, ten człowiek byłby pokrzywdzony, bo nie mógłby pojeździć tym autem, bo musiałby się nauczyć, a jeżeli by nie mógł, to musiałby je sprzedać. To tak jakby Puganowskiego wsadzić do malucha i kazać nim wozić, nie wiem, mleko. Więc no, to jest troszeczkę nie fair. Ja się z tym nie zgadzam. Ciekawe jestem waszej opinii. Także piszcie pod tym materiałem. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i see ya.